Cześć, witajcie z tej strony Pyro. Zanim przejdziemy do filmu, chciałbym was zaprosić do poradnika. Wiem, że wielu z was pewnie będzie chciało zacząć swoją uprawę, a zanim ją zaczniecie, udajcie się na forum w dział poradniki i poradnik Joe'ego Jamesa Wernicza o treści takie jak widzicie. Znajdziecie tutaj bardzo fajną tabelkę, jak widać możecie wpisać sobie ilość sadzonek, jaką chcecie i zobaczyć, czy jest okres zimowy, zaznaczyć, czy jest okres zimowy, czy zwykły. Tabelka wygląda następująco. Tutaj macie wszystkie właśnie ceny. Możecie sobie tutaj zedytować, że chcecie na przykład posadzić 10 sadzonek. I tutaj automatycznie wam się wyliczy, jaki jest zarobek, ile zdobędziecie czego. Tutaj dodatkowo możecie zaznaczyć, czy chcecie wersję zimową, czy nie zimową. Jak widać w zimę zarobek jest niższy, w normalnym zarobek jest wyższy. Oraz zapraszam was na najlepszy poradnik w sumie i najlepszy spis wszystkich aut, które są na serwerze razem z VMAXami. Tutaj macie spis wszystkich aut, aut wycofanych, spis aut z nowej rotacji, auta, które powróciły. Tu wszystko jest bardzo ładnie posortowane, ale najlepiej wejdźcie sobie właśnie, kliknijcie tutaj i wejdźcie sobie w tabelkę. I w tabelce, jak widać, macie każde auto z ceną, VMAXem i tym podobne. Więc jeżeli was jakieś interesuje i chcecie znaleźć z najlepszym silnikiem, to tylko tutaj. Dziękuję i zapraszam do oglądania. Cześć, witajcie, z tej strony Pyro, to jest kolejny odcinek z serii 5 Life na moim kanale. W dzisiejszym odcinku sobie trochę znowu posadzimy zioła. Tylko tym razem będę robił to w większych ilościach i troszeczkę odważniej niż w ostatnim odcinku. Bo nie będę tego robił sobie w jakimś tam małym zaułku, tylko centralnie na polu, że tak powiedzieć. Nie wiem, czy się uda, jest dosyć duże prawdopodobieństwo złapania przez policję. Nie mam też żadnych tutaj, że tak powiem, układów z policją, które by mi pozwoliły nagrać odcinek bez złapania, czyli naprawdę idę na żywioł, tak? Dodatkowo, no troszeczkę można powiedzieć, że zainspirował mnie do tego Pawlik, który swoją drogą też nagrywa na YouTube'a i właśnie nagrywa swoje w live'a różne przypałowe akcje, co to nie działa. I wychodzi mu to dosyć śmiesznie i postanowiłem, że spróbuję sam czegoś takiego i zobaczymy, jak to się uda. Tylko że ja naprawdę zrobię to na większą skalę trochę. Nie jest to taka skala, jaką ostatnio zrobiłem z całą moją organizacją, no nie całą, ale z kilkoma członkami organizacji, bo zasadziliśmy aż 100 sadzonek i to w samym centrum Los Santos. Cała się akcja udała. Filmik z tego, no może dodam do opisu, bo jest na niepublicznym. Taki tam malutki, chwalący się odcinek, który myślałem, że wrzucę na publik, ale nie chciałem. No tak czy siak ten. Jedna akcja taka już była. A teraz właśnie mam zamiar sam robić to bez niczej pomocy. Mam jedynie pomoc taką od czołego w postaci jednego samochodu, który mi udostępnił, żebym się łatwiej miał z tym wszystkim zapakować. I samochody są już na miejscu, teraz mi pozostaje tylko kupić sobie trochę potrzebnych rzeczy i zacząć uprawę, która nie będzie tak prosta, bo 20 sadzonek ogarnąć to, no cóż, najprawdopodobniej dużo błędów popełnię po drodze, tak, tego się spodziewajcie. Cóż, i zobaczymy, nie? Więc tak, do całego procederu będę potrzebował 4 samochodów. No mam tutaj jeden z nich i to będzie właśnie Stanier 3-2, który swoją drogą być może będzie nas sprawiał. Poprzedł jeszcze gracza Kotwica przez jeden, który jest moim widzem. Dał mi raz dosyć fajny donate w postaci różnych prezentów pod choinkę. Dzięki wielkie i pozdrawiam. I w sumie to chyba wszystko. Teraz lecimy pod ogrodniczy. I tak, w tym samochodzie mam już 20 nasion i 20 donic. Potrzebnej będzie teraz 20 ziemi, żeby to wszystko ładnie porozrastało. I zacząć sadzenie. Tak czy siak, tak, ziemię mam przy sobie, tak, ziemię mam przy sobie, plus nożyce. A auta czekają już na miejscu samym. Bo będę to robił w dość specjalnym miejscu. Też jeżeli chodzi o to, bo niektórzy się martwili, że policja będzie mnie tam potem śledziła i w ogóle. Są pewne zasady u policji, czyli są zasady roleplay, czyli prawdziwego odgrywania. I policja na bazie nagrań i streamów teoretycznie nie powinna jakby brać tego dowodów, ani jakby brać tego pod uwagę, że taki film powstał. On jakby nie istnieje, bo on do nich nie trafił w postaci zgłoszenia. I nie powinno, że tak powiem, tej miejscówki tutaj nikt zabrać, ani nie powinien być z tym problemów po prostu. Mam taką nadzieję, że tak to działa właśnie.
I cóż, i tak, będę sadził w tym miejscu. Tu mam już przygotowane trzy samochody. Ten samochód będzie na wodę, ten będzie na wodę, a ten będzie na ziemię i te. Na ziemię i na robienie sadzonek ogólnie. No, więc tak, w sumie wezmę sobie tutaj już trzy nasiona i trzy donice. Wsadzę do niego, żeby był gotowy. Do tego jeszcze nożyczki tutaj dorzucę. A tym pojadę już po wodę. Będzie mi to dosyć ciężko ogarnąć, ale myślę, że podołam temu zadaniu. Jeszcze muszę kupić nawozu. Tak, ze 40 sztuk. Tak, 40 sztuk nawozu muszę kupić. Wody póki co będę miał 24 sztuki. Postaram się zrobić to najbardziej ogarnięcie, jak się uda, bo już jedną taką uprawę robiłem i się pogubiłem w niej nieźle. Tak czy siak przetarg bardzo ładny miałem, ale ze 4 na 4 te. Ze około 4 sadzonek skopałem i miałem tam po 20 ileś listków, więc słabo trochę. Tym razem postaram się bezbłędnie to zrobić, chociaż nic nie obiecuję. No to tak, kupujemy butlę z wodą, sztuk 10, bo więcej nie pomieszczę w ekwipunku. Jeżeli chodzi o miejsce w ekwipunku, to jest ono zależne od levelu, który posiadacie postaci. Czyli ten. Czyli właśnie jest takie coś, że im wyższy level, tym więcej tego miejsca macie. Ja mieszczę już 10. No, Mietka również pozdrawiam, bo Mietek to ze mną razem sadził ostatnio i się gdzieś źle bawiliśmy. Tutaj gracze z gorszym levelem mają problem, no bo nie mogą ani craftować, ani tego przewozić i trzeba im pomagać po prostu. Więc Mietkowi pomogę, bo Mietka znam, Mietka kojarzę. Dałeś mi jedną ziemię, a trzeba dwie. Dobra, daj jeszcze raz. No i dobra, pozdrawiam również panów tutaj z organizacji. Pozdrawiam Sysunię, pozdrawiam Jopeczka, Chińskie Masło, Baldiego oraz Najmada, rzecz jasna. No, tutaj chłopaki chcieli pozdrowionek, to proszę bardzo. I Patterson, który też ostatnio nam pomagał, to zabawna historia przy tych 100 sadzonkach. To było po prostu dużo rzeczy tam się działo, dużo, dużo do opowiadania, można powiedzieć. Dobra, tylko jak już sadzisz, to wiesz, z dala, nie? Z dala, nie, że nie było tak jak wczoraj przypało. Cztery kupiłem, to jeszcze dychę muszę sobie kupić i zawieźć je do samochodów, magazynów. Zlecimy sobie tą dróżką kolorową. Fajny mostek, ale powiem wam, że stąd się bardzo trudno ucieka, bo teren jest taki nieciekawy i jeździ się na nim znacznie wolniej, bo na asfalcie macie V-Maxa, a na takiej ziemi nie dacie rady go osiągnąć, niestety. Dobra, więc tak, pyk, pyk. I tutaj bagażniczek. Dobra, już jestem. Była jakaś sytuacja dosyć napięta. Tak to jest, właśnie się nie da na spokojnie odcinka nagrać, jeżeli już się jest w organizacji, czy w administracji, no taki są właśnie, tak powiem. No taka jest cena właśnie nagrywania, no nie? Tak czy siak, tu mamy ładnie ziemię, doniczkę, marihuanę. I przydałoby się jeszcze tego nawozu za te 20 sztuk przywieźć. Bo tutaj. A tu też się zmieści, dobra. To jadę jeszcze po nawóz i można zacząć robotę. O tyle właśnie super jest Grape Seed, że jak już sobie tutaj sadzicie, czego w sumie wam nie polecam, lepiej sobie jeździcie po Los Santos i korzystajcie z urzędu jako wasz magazyn, bo on jest nieskończony.
I ten, to właśnie jak przesadzicie w Grapeseed, no to macie blisko tego sklepu, można jeździć, tylko że tutaj policja co jakiś czas robi jeden wielki najazd i przeszukuje każde pole, wszystko i naprawdę jest przypał, więc dużo ryzykujecie, nie? Więc ja tutaj tam robię wam taki odcinek na luzie, ale też właśnie ryzykuję złapaniem przez policję i takie są tutaj koszta. Trzeba to wliczać i o tym pamiętać. Tak gdzieś jak ziemia, doniczka, nożyce i nawóz. Nawóz, potrzebuję 40 nawozu. A, nie mam, no dobra, co 20. Ile ten nawozik waży? 6 kilo. Kurde, sporo. Ale tu się zmieści, to dobrze. 20 i 20 jeszcze to kupię. I to będzie na wszystkie moje, te, na wszystkie uprawy. Więcej mi nie będzie potrzeba. Kolejne 20. Jak widać, trzeba swoje pieniądze w to włożyć. Swój wkład to musicie wrzucić. Musicie mieć jakiś kapitał najpierw. A potem, jak już ten, jak już będziecie go mieli, no to zaczynacie dopiero robotę. Od czegoś trzeba zacząć. Lecimy dalej po jeszcze... Nie, czekajcie. No nawóz miałem kupić, tak? 20 nawozu tu i 20 tu. To ja jechałem teraz tamtą stronę. Szkoda. I pamiętajcie, jest taka jedna fajna złota zasada, żeby nie konfidencić po prostu, nie dzwonić na policję i tak dalej. Dlaczego nie dzwonić w ogóle, o co ci chodzi? Nie chodzi tu o samo to, że dzwonienie już jest takim frajerstwem delikatnym i wiadomo, utratą wśród ludzi jakiegokolwiek szacunku. Chodzi mi bardziej o to, że jeżeli nie będziemy sobie na siebie donosić, to po prostu wszyscy będą happy i nikt nie będzie stratny. Każdy będzie sobie sadził w swoim tempie i będzie, każdy będzie szczęśliwy, nie? Więc takim przesłaniem was tutaj zostawię. Przemyślcie zawsze, żeby no, lepiej nie konfidencjić, dogadać się, nie wiem, z uśmiechem podejść, to jest zabawa i tak dalej. I tyle. I wzajemnie sobie dołków nie kopać, bo to jest bez sensu. Lepiej współpracować, po prostu. Wychodzi każdemu na zdrowie to. Także sorry policjanci, ja jakby do panów nic nie mam, ale już tak mówiąc graczom, to właśnie no, trzeba, musicie tak pomyśleć głową czasem, nie ma sensu tak na siebie konfidencić z tym wszystkim. Jak jest za ciężki? A, no może być za ciężki, kurde. A teraz? Dobra, teraz było. Tutaj myk. I co ja teraz z tym zrobię? 1,80 akurat waży. A, do Radloadera wsadzę. Ja się już robi pierdzielnik, bo nie wyliczyłem. Potrzebuję samochodu z większą ilością pojemności, bo te nie wystarczają. Tak czy siak zaczynamy sadzić. Mamy wodę, mamy nawóz, można rozpocząć sadzenie. Więc robimy sadzonki marihuany od momentu, gdy już postawię, nie będzie odwrotu. Kurde, śnieg. Ogólnie śnieg jest takim przeszkodą, że potrzeba więcej wody do sadzonek i tracicie pieniądze wtedy i czas dodatkowy, no ale nic na tego nie poradzę, no nie wyłączę go. Dobra, mamy 3 sadzonki. I po wodę zaraz przybiegnę do Seminole. Dobra, zaczynamy. Więc tak, gdzie będę sadził? A będę sadził sobie tutaj. Powinno tutaj 20 sadzonek się zmieścić. Policja jak tu przejeżdża albo ludzie to nawet nie widzą, że tutaj to rośnie. Dobra, dosyć miejscówka. Trochę będzie spalona po odcinku, nic nie poradzę. Ale ten, ale wam pokazuję ją i tyle, no. Co tu mogę więcej dodać? Dobra, więc mamy 3 sobie ładne sadzoneczki. Teraz szybko po wodę.
3 sztuki wody poproszę. Nie możesz wykonać tej operacji, bo bagażnik jest za daleko. Boże, jak mnie to tiltuje. Lecimy teraz z wodą. Bo bez tego, bo bez wody to one umrą, a bez nawozu to dadzą sobie jako taką radę. Pyk. Pyk. I pyk. Chociaż w sumie i nawozu też mógłbym im dodać, tak naprawdę. To polecę tutaj najpierw, bo tu jest go więcej. Więc no cóż, sadzanie to jest bieganie od bagażnika, z miejsca do miejsca i ciągłe podlewanie. Kurde, policja. Fuck. Trzeba uciekać. Trzeba uciekać. Policja jest przy tym, przy sadowniku, oczy przy sklepie. Dobrze, że Martowicz powiedział, co chodzi. I to się ceni, i to się ceni. Także ja tam żadnej uprawy nie miałem. Czekajcie, udało mi się tak, udało mi się ten nawozu dosypać. No co jest mietek? Na co mu uważać? Wiem, że jest policja tam. Poczekamy. Martowicz, Żobercik. No, trzeba poczekać, aż odjadą chłopaki. A se pojadę może na wycieczkę do stacji benzynową. Niestety, ale nie będę teraz tutaj gadał. Jakby chciał gadać, to by gadał przez voice chat, a tak to nie będę, że tak powiem, ryzykował niczym. Jadę tak udawać, że gdzieś tam se sadzę, a gdzie to nie wiadomo. Bo sadzenie marychy to ciągły stres. Nigdy nie jest się 100% krytym. No chyba, że macie jakiś genialny plan, jak w domu z papieru. La Casa de Papel, sadzicie, ale bez żadnych tych, bez żadnego stresu. Tylko, że to takie proste nie jest. Dobra, patrzę na mapie, Martowicz jest, Mietek jest, Rambuś jest, a gdzie są policjanci? Tam gdzieś jeżdżą. Anno to akurat jest spoko. Dobra, konopia odjechał, bo konopia jest pewnie na tym, nie? Konopia. No, też pozdrawiam konopię, też bardzo spoko policjant. I ten, jest na służbie w LSPD, no trudno. Ale trzeba zacząć robić, bo potem będę miał ogromne odstępy czasowe i nie będę mógł ich pozbierać, więc YOLO, może tu nie podjadą. Tak, to schowałem. To teraz co, robimy kolejną sadzonkę. Nie, tu, sorry. Nie, zaraz, jak nie tu? Tutaj. I potrzeba ziemi będzie. Fuck, dobra. Trzy ziemi, znaczy trzy tego i trzy ziemie. Więc jedziemy. To będzie samochód kurier mój, tak zwany. Będę sobie brał i nim jeździł wszędzie. Mógłbym Yosemite'em, bo jest najszybszy, tylko że Yosemite to się w ogóle drogi nie trzyma. A Ford Crown Victoria to wiadomo. No nie,
rozwalając kierunek. I ziemię raz, sztuk 3 poproszę. Tworzonko. Dobra, przejechali se panowie. Dobra, ciśniemy z powrotem na miejsce. Tak zrobiłem 3 sztuki, tak zrobiłem 3 sztuki. Kiedyś mi to wejdzie w prawe, bo samemu jest trudno. Łatwiej mi jest w zorganizowanej grupie przestępczej, tak jest ciężko. Hopsa. Lecimy zasadzić. Tak, jak najbliżej będzie jak najlepiej. Bo jak mam 20 sztuk zmieścić, to muszę oszczędzać na miejscu. Dobra. I jeszcze jedna. I teraz potrzebuję 3 nawozu i 3 tego. 3 wody. Tutaj sztuk free. I sztuk free. Szkoda, że sobie nie można wpisać na przykład liczby i ona by sama mi tutaj ustalała, no ale co nic. No i tak w kółko. Można powiedzieć. A dopiero 6 sadzonek. Zaczęliśmy około 16. To moja przygoda się dopiero zaczyna. Nawozu 60 i wody 50, dobra. Lecimy po kolejne. Więc robię cięcie i zaczynam sadzenie na potęgę. Patrzcie, co się dzieje swoją drogą. Cały konwój policji leci. I teraz nie wiem, bo potrzebuję podlać trzy doniczki podlać i nawalić nawozu im, ale... No ale cóż, trzeba poczekać, aż przejadą panowie. Martowicz! Cały konwój jedzie. Jestem ciekaw, gdzie będą jechać właśnie, mam nadzieję, że nie do mnie. Ale ja tutaj mam samych zaufanych ludzi, tak mi się przynajmniej wydaje i chyba nie muszę nic bać niczego. Chyba Rambus im ucieka po prostu. No, chyba Rambus. Faktycznie. No dobra, to w takim razie nie ma co się cykać, jedziemy dalej sadzić. A w sumie skoro już tutaj, że tak powiem, jestem po cięciu, to podjadę i wam pokażę, ile zasadziłem. Ogólnie Grapeseed to jest taka miejscowość, ja jej w ogóle nie kojarzyłem wcześniej za bardzo. No, nie miałem tutaj nic do roboty, na serwerze też tutaj nie ma totalnie niczego. Oprócz tych śmiesznych, no właśnie, plantacji. I tutaj nigdy nie znałem tej miejscowości, a teraz za to znam, więc także Marycha bawi i uczy. Fajna sprawa. Woda 50. Woda 50. I woda 50. A teraz z nawozem. Dobra, gitara. A teraz małe ZW, chyba będę leciał na obiad, tego nie jestem pewien.
I zaraz wracam do dalszego sadzenia. Dobra, więc teraz będzie pierwsze takie ponowne nawadnianie i nawozowanie. Bo tutaj już pewnie będzie, no mało jest wody. Ale nawóz jeszcze nie mogę nawozu, to dobrze. Nie, to dobrze. Podoba mi się to. Dobra, 3. I do tych nowych muszę podlecieć. Tutaj raz. Tutaj 2. I tutaj 3. Dobrze. Uff. Wiatr wieje. I kurde, niedobrze, bo się od razu człowiek cyka. No jeszcze mietek obok mnie sadzi. Chyba ma się dobrze, chłopak też nie narzeka. Dobra, także ja mogę lecieć na ten obiad w końcu. Dobrze, więc ja jestem już po tym AFK i cykam się, że mi trochę umarło tych nasion i że trochę wody mi będzie brakowało. No mam nadzieję, że nie. O, Kerry! Kolejna mordeczka, dobra. Którą również pozdrawiam. Mam nadzieję, że mi nie umarły i że się nie odwodniły, bo będzie przypał. Dobra, stoją jak stały, czyli policji nie było. Ale to dobrze. Jakby była, to by była lipa. Trudno, jolo, tak czy siak muszę zrobić, bo mam teraz 3 ziemie, więc 3 sadzonki muszę zrobić. 3 nawozy kupiłem. Bardzo dobrze, pomyliłem się. Jak dobrze. Boże kochany, no to co, 3 sztuki, dobra, jeszcze 3 wezmę. Bierzemy 6 sztuk. To jest po 0. A nie, tu podlałem, tu będzie po 0. Fuck. Dobra, straty nie są takie wielkie. To dobrze, tylko 3 sadzonki dostały po dupie. Oj. No zabrakło mi tej chwili, no. Tu mamy po 9%, to też trzeba już podlać. I to też trzeba już podlać. I nie ma tutaj nawet mowy na razie o nówkach. No dobra. To bierzemy dalej. Tu mam 2 wody. Trzeba jechać po kolejne. Tu mam ile? Też będę miał trochę. Dobra, wezmę 9. Dobra, nie dam rady. Wezmę 6. Dobrze. Poproszę. Jeżeli chodzi o nawóz, widzę, że wszystkie się ładnie trzymają i rosną jak wściekłe. 25 to jest najniższa wartość, dobra. To bardzo fajnie. Pyk. 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 I pyk. Dobra, fajnie. Czyli wszystkie mamy ładnie nawodnione, tak? 47, 30. No te początkowe są trochę lipne. Już można podlać. I nikt nie będzie płakał. I trzeba będzie jechać odnowić wodę. 3 sztuki, 6 sztuk jeszcze mam. No dobra. I powiem wam tak, jeżeli kogoś naprawdę nienawidzicie i nawet na was podkablował, to możecie go wyśledzić, gdzie on to sadzi, ale nie podpierdzielać. Podjedźcie do gościa i się uśmiechnijcie do niego, powiedzcie, że siema, nie, jakby nie ma problemu, nie ma spiny, nie dzwońcie na policję, po prostu nie. Taka osoba, no na bank będzie się z wami próbowała jakoś tam dogadać, żebyście nie kablowali. Możecie troszeczkę, wiesz, takiego gorąca w tyłku, że tak powiem, naprodukować, ale nie dzwońcie, bo to jest najgorsze, co możecie zrobić. To wtedy sobie przeszkadzacie wszyscy i nikt nie jest zadowolony. No nie, siup przyjechał, mam nadzieję, że nie będzie tutaj na nas dzwonił.
Tak czy siak idę jeszcze kupić wody. Nie pojechałem z tym samochodem, no nic. Pojadę dokupić wody i przyjedziemy z powrotem. Przyszedł czas, że trzeba na woziku dodać. Proszę bardzo, tutaj podejdę. Myk. 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 Dwa, kto to jeździ? A, Kerry, autobus. Takie satysfakcjonujące, powiem wam. Takie przyjemne dla oczu, jak to się dodaje. Ale takie niebezpieczne zarazem. Okej, okay, dobra, tutaj nie, tutaj nie. Dobra, wszystkie są już nawiezione. Do tych więcej nie będę musiał. Teraz tą nową partię będę musiał cały czas pilnować, bo jeszcze nie wszystkie zrobiłem. No. Tak czy siak materiał już ma chyba około pół godziny zaraz, więc cięcie i wracamy za chwilę. Cholera, jasna. Podobnież mamy najazd policji. O chuj, faktycznie jest policja. Jest policja faktycznie, kurde. Tam samochody moje stoją, dobra, odjeżdżam stąd, mnie tam nie było, kary płacić nie mam zamiaru, no nie, ludzie przy ten, ludzie jeździli faktycznie wokół, ale w takim bądź razie musieli nas zgłosić, no, nie ma wyjścia, ale myślę, że heheżnik jest spoko gościem i nie ten, że nie wysyłał tego, no mam taką nadzieję. Jeżeli tak, to kurde. Dobra, muszę odjechać i poczekać, aż sytuacja się ustabilizuje. Ale przypał. Dobrze, że stałem się akurat przy ogrodniczym. No bo tak, miałem wszystko nawiezione, podlane i właściwie już tylko czekałem, aż wyrośnie mi. A tutaj o. Shogun Ikera. Znaczy Ikery, sorry. No niedobrze, niedobrze. Bo Shogun to jest policjant, na pewno, i jeszcze jest pewnie na tym. No właśnie, LSPD, kuźwa. Ajajajaj, amiamiamore. No i niestety, ale wydaje mi się, że kasa w tyłek. Przed chwilą obok mnie przejechały dwie wielkie radiolki policyjne. Najpewniej z ogromnymi bagażnikami. Kerry się już prawie nie rusza z miejsca hodowli, a Shogun chodził w miejscu, gdzie ja sadziłem to wszystko. No więc nie wróżę dobrze tej hodowli. Będę musiał Kerry'ego odwiedzić w tym więzieniu najprawdopodobniej. Dziwi mnie to, że tam pojechał do niego, powinien uciec całkowicie stamtąd. No cóż, ktoś nas musiał podkablować. Takie życie. Cud, że się nie... Że mnie nie złapali tam, że akurat byłem zajęty. No nic, no co. Robi się nielegalne rzeczy, to się wiąże z ryzykiem. Zwiąże, no. A więc teraz czekamy. Potem postaram się jeszcze pojechać, zobaczyć miejsce, gdzie to sadziliśmy. I trzeba szukać nowej miejscówki, bo tam to już jest spalone niestety, no. Także cięcie. Dobra, więc jestem już po cięciu. Kerry tam jest na miejscu, z tego co widziałem. Policja przyjechała, coś tam sprawdzali i odjechali stamtąd. I teraz nie wiem, no nikogo tam nie ma już.
Yoroshi tam jest. I no sprawdzali pewnie, co tam się dzieje. Auta stoją, wszystko w porządku. No nie wiem, jadę, ale od drugiej strony, żeby policji przypadkiem nie spotkać, bo jeżeli oni wiedzą, że to są moje te nasiona, to... Ajajajaj, to będę uciekał przed nimi cały dzień. Dobra, więc podjeżdżam już na miejsce. Kurwa. Zabrali wszystko. Przyściusieńko. I tu, wszędzie. Fuck, nic nie ma. No przynajmniej nie trafiłem do pierdla tak naprawdę. Ale zmarnowałem z 6 czy 7 tysięcy na samą plantację. No lipa, ale mam przynajmniej nauczkę, żeby nie sadzić więcej przy kimkolwiek. Jak sadzę to sam, jak ktoś przyjeżdża, to jest to mój problem, nie mój i kogoś. No i cóż, no szkoda, no próba była dobra. Wczoraj mi się udało tutaj to zasadzić i zebrać o 17 sztuk. Myślałem, że się też się uda tutaj, no niestety. Taka nieprzyjemna niespodzianka. Tak czy siak, no mam nadzieję, że Kerry nie trafił do więzienia. Jeżeli tak, to będzie trzeba go jechać odwiedzić. Dzięki za oglądanie tego odcinka, no niestety zakończony niepowodzeniem. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli chcecie więcej tego typu kontentu, no to piszcie w komentarzach, zostawiajcie lajki i oczywiście suba też, jeżeli komuś się naprawdę spodobał kontent i pierwszy raz to jest. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, no i siema.